Ostatnim punktem Victor Young Jazz Festiwalu Mława 2021 był występ niekwestionowanych mistrzów gatunku. Klasykę w najlepszym wykonaniu zaprezentowali publiczności we wspaniałym koncercie Grażyna Augustik i Kuba Stankiewicz Trio. Przypomnijmy, że wokalistka miała odwiedzić Mławski Festiwal już rok wcześniej, jednak epidemia COVID-19 pokrzyżowała plany organizatorów. Mogliśmy jednak wtedy obejrzeć film specjalnie przygotowany przez Grażynę Augustik na Victor Young Jazz Festival Mława 2020 z poruszającą interpretacją kompozycji Younga Johnny Guitar. Tym razem artystkę gościliśmy na mławskiej scenie. Posłuchajmy jej interpretacji z muzyką w wykonaniu tria Kuby Stankiewicza. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że mogę wystąpić w mieście, gdzie właściwie nie urodził się, ale skąd właściwie pochodzi muzyka Victora Younga, bo podejrzewam, że w tym czasie, kiedy tu przebywał, kiedy się uczył muzyki, na pewno miał w głowie bardzo dużo pomysłów i te pomysły później realizował w ciągu swojego długiego życia artystycznego. Bardzo się cieszę, że możemy zagrać dzisiaj wszystkie piosenki Victora Younga. Nie wszystkie piosenki, które napisał, tylko w tym programie będą wyłącznie piosenki Victora Younga. Przeniesiemy Was do innej zupełnie krainy, jakby trochę do krainy baśni, bo do krainy filmowej. Do pierwszej połowy XX wieku mieliśmy przed chwilką elektryzujący koncert XXI wieku. Gratuluję bardzo wspaniałemu zespołowi Ten Freaky i Karolinie Lipse. Mają przed sobą przyszłość. Bardzo, bardzo cieszymy się, że możemy prezentować różne rzeczy, jak już zostało tu powiedziane. A teraz chcielibyśmy Was uspokoić, wyciszyć. I tak jak mówię, wprowadzić Was w ten kraj baśniowy, prezentując przepiękne, absolutnie przepiękne piosenki z tamtego czasu. When I fall in love, it will be forever, or I in a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely I never give my heart. And the moment
Dziękuję bardzo. To jest Kuba Stankiewicz, sprawca tego festiwalu. To jest Sebastian Pankiewicz. I Wojciech Polcyn. Ja nawet nie wiem, co tu się dzieje. Pierwszy raz odważyliśmy zrobić taki eksperyment, ale na pewno to sobie zobaczę po koncercie, bo trochę się tak, no może się będę odwracać przez chwilkę. To rzeczywiście to jest utwór z filmu One Minute to Zero, czyli z 1952 roku, a teraz już Love Letter. Love Letters from... dlaczego from mówię? Z filmu Love Letters z 1945. The sky may be starless, tonight may be moonless, but deep in my heart there is glow. For deep in my heart I know that you love me. You love me because you told me so. Love letters straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night when I can have all the love you write. I memorize every line. I kiss the name straight from your heart.
kiedyś wersję Golden Earrings, którą śpiewał Willie Nelson. Znakomita, cudowna. Nasza jest inna. Whisper low inside your soul.
Dziękujemy bardzo, ale ten utwór jest ten, który graliśmy, Golden Earrings, jest z filmu Golden Earrings z 1947 roku. A ja tu zobaczyłam, że tutaj jest Johnny Guitar. Mój ulubiony utwór z filmu Johnny Guitar z 1955 roku. Mówiąc szczerze, moja przygoda z Wiktorem Youngiem, oprócz standardów jazzowych, które kiedyś śpiewałam, zaczęła się właśnie od Johnny Guitar. Zupełnie przypadkowo trafiłam na ten utwór w wykonaniu mojej ulubionej Peggy Lee. No i sobie go przywłaszczyłam i nawet kilka lat temu nagrałam na płycie w duecie z gitarzystą. No i teraz wykonamy trochę jeszcze w innej wersji. Maybe you're cold, but you're so
Dziękuję bardzo. Tak, to ten fragment filmu był właśnie z filmu John Guitar. Widziałam ten film chyba w wersji nawet czarno-białej, bo tak jak wiecie, nie z dużo filmów, nie za wiele filmów można znaleźć na, że tak powiem, w sieci. Tylko niektóre filmy, tylko fragmenty, ale ten akurat jest gdzieś tam w sieci. Oryginalnie Peggy Lee śpiewa też tam właśnie w tym. Nie wiem, czy nawet nie napisała tekstu. Chyba napisała też tekst. 100 Years from Today. To jest z filmów Blackbirds z 1934 roku. One, two, one, two,
It's logically fine. Who's gonna know that you passed them around 100 years from today? Why crave a penthouse that's fit for a queen? You're nearer heaven, oh Mother Earth green. If you had millions, what would they all mean? 100 years from today. So love and sing, make love the thing, be happy. Why make? There's always one.
I must be dreaming.
If you'd surrender just for a tender kiss or two. You might discover that I'm the lover meant for you, and I'd be true. But what the good of scheming? Dziękuję bardzo. Ten ostatni utwór... Jesteśmy na granicy z przerwą. Tak? No tak właśnie coś tu się dzieje. Właśnie nie był bezpośrednio napisany do filmu, chyba jako... Jako jeden z nielicznych chyba pięknych piosenek, które nie powstały bezpośrednio do filmu. Później był wykorzystany, ale napisany był dla Binga Crosby'ego. Summer... Love, albo Moonlight Serenade, to jest z filmu The Star z 1952. Every time I hear the breeze whispering in the willow trees, I am filled with memories of my summer love. When the August moon was low, with hearts aglow, two strangers kissed. Then just like the August moon, too soon you had vanished in the mist. Now the willow trees are bare, autumn's chill is in the air. Still I'm searching everywhere for my summer love. It will come and bring back my summer love. Little
Thank you.
No cóż, Stella by Starlight. That's the love.
and I agree. She's everything. Kuba Stankiewicz. Panie Andrzeju, bardzo tutaj pięknie nam Pan dziś ten wieczór urozmaicił. Mam taką nadzieję. Jak odbieracie filmy i muzykę, która została napisana do nich. Tu chcieliśmy tutaj zrobić małą zmianę, bo mieliśmy kolejność, tak ładnie według tej kolejności wszystko szło i przepraszamy Cię bardzo, Andrzeju, za to zamieszanie, ale co, zrobimy ten Alone at Last, czy może zrobimy teraz My Foolish Heart, a potem ewentualnie dodamy. Proszę bardzo, czyli My Foolish Heart.
his lips are much too close to mine. Beware my foolish heart. But should our eager lips combine, then let his love, this time it's love, my foolish heart. Dziękujemy bardzo. No i pomaleńku dobrnęliśmy do końca. Ile piosenek zagraliśmy, się baliśmy, że tych jest za dużo, ale tak przemknęły. Mam nadzieję, że was nie uśpiliśmy, a jeśli nawet, no to tylko bardzo dobrze świadczy o piosenkach. Dla państwa dzisiaj Sebastian Frankiewicz, Wojciech Pulcyn, no i oczywiście Kuba Stankiewicz.
Wojtek Bulcy. Sebastian Frankiewicz, Wojciech Pulcyn, Kuba Stankiewicz, Grażyna Augustyk. Dziękujemy bardzo. Grażyna Augustyk. Grażyna Augustyk i trio Kuby Stankiewicza. Andrzej Winiszewski. A ja teraz mam dla Państwa niespodziankę.
Mam nadzieję, że moja niespodzianka nie zasnęła. Bardzo bym chciała poprosić tutaj, nie jest to Victor Young, ale to jest ktoś bardzo szczególny dla mnie, ponieważ dzięki niemu ja poznałam jeszcze więcej naszej rodzimej muzyki. Janusz Prusinowski, jesteś? Nagraliśmy kiedyś absolutnie przepiękną płytę, jedną z moich najulubieńszych, to był Inspired by Lutosławski. I w tej płycie właśnie brał udział kapela Janusza Prusinowskiego i Atom String Quartet zaaranżował przepięknie utwory Lutosławskiego, tak jak my chcieliśmy i tak jaki mieliśmy pomysł. Janek Smoczyński w trio, też właśnie Wojtek Pulcyn grał w jego trio. I tam Janusz nauczył mnie bardzo pięknej piosenki. Nawet nie wiem, skąd ona pochodzi, z której, ale pewnie z centralnej Polski. Być może stąd. Dobry wieczór. W końcu to się udało i Grażyna Augustyk jest w Mławie. To fakt, że Janusz zapraszał mnie wiele razy, chociaż przejeżdżam przez Mławę bardzo dużo razy, bo ja moje miejsce urodzenia Słupsk i kiedy wracam tutaj do Polski, no to spędzam tam najwięcej czasu i potem tak jeżdżę przez Polskę i zawsze przez Mławę. No i dopiero teraz mi się udało. Także dziękuję Państwu za zaproszenie na ten festiwal. No. Ja jestem pod wrażeniem tej historii, którą opowiedzieliście tutaj, bo to jest bardzo niezwykła historia. To znaczy, to też jest historia was, po prostu, która się zapętla podwójnie jeszcze tutaj i spotyka, i twoja historia. My się przecież poznaliśmy w Chicago, prawda? I mimo, że przyjeżdżasz przez tą Mławę x razy, dopiero kolejna taka transoceaniczna opowieść tutaj się pojawiła. Także szacunek ogromny, wspaniała sprawa. Przyjechał Jasio pod zielony ganeczek. Ukłonił jej się nisko, wysoko oruciany wianeczek. Ukłonił jej się nisko, wysoko oruciany wianeczek. Ja podniosę. Czemu nie kwitniesz, różo czerwona, co mcie rano sadziła? Oj, temuż marno trawico, żeś wianeńko straciła. Oj, temuż marno trawico, żeś wianeńko straciła. Porównaj Boże góry z dołami, by było równiusieńko. Przyprowadź Boże kochanie moje w niedzielę raniusieńko. Przyprowadź Boże kochanie moje w niedzielę raniusieńko. Janusz Prusinowski. Dziękujemy Państwu bardzo i mamy nadzieję właśnie, że w przyszłym roku zrobimy coś specjalnego właśnie z Januszem. Byłoby wspaniale, ja myślę, że to nie wyczerpuje Bisa. Dziękujemy bardzo. Poproszę
Kubę Stankiewicza, Wojtka Pulcyna, Sebastiana Frankiewicza. Grażyna Augustik, Grażyna Augustik, trio Kuby Stankiewicza. Zdaje się, drodzy Państwo, że chyba musimy wejść na wyższy level i wstać na nogach, bo oni się chyba nie dadzą przekonać. Grażyna Augustik. Moi kochani, to jest dla nas bardzo nowy program. Ja naprawdę musiałam tu mieć ciągi, bo ja się tego nie nauczyłam tak na pamięć wszystkiego, bo to jest, tego tak jest dużo. Wybraliśmy trochę tych utworów, ale ich jest tak dużo i tak bardzo dużo możliwości. I myślę, że nam to wybaczycie, że jeśli coś się obsunęło, ale to jest jazz. Alone at last, you are alone tonight. Alone at last, there's not a soul in sight. Lips I've kissed in a dream can be real, and your arms will be thrills I can feel. You can't deny that love is passing by. Just reach for me, start reaching for the sky, far away from the world that keeps moving too fast. Time waits for we alone at last. Alone at last,
There's not a soul inside. Lips I've kissed in a dream can be real. And your arms will be thrills I can feel. You can't deny that love is passing by. Just reach for me, start reaching for the sky, far away from the world that keeps moving too fast. Time waits for you alone at last. Time waits for you alone at last. Time waits for we are alone at last. Time waits for we are alone at last. Dziękujemy bardzo. Kuba Stankiewicz, Wojtek Pulcyn, Sebastian Frankiewicz, Grażyna Augustyk, dziękujemy bardzo. Janusz Prusinowski, Andrzej Winiszewski. Dziękujemy Ci, Andrzeju. Grażyna Augustyk, na wielki finał wielkiego festiwalu poświęconego pamięci Wiktora Younga w Mławie, Anno Domini 2021. Kuba Stankiewicz, Grażyna Augustyk, Wojtek Pulcyn, Sebastian Frankiewicz. Drodzy Państwo, pozwólcie, że przejdę do ostatniego punktu naszego programu. Jeszcze nie, ale przygotowuję się powoli. Pytanie było, czy będę śpiewał. Nie byliby Państwo zadowoleni z takiego finału, to gwarantuję. Janusz Prusinowski to jest prawdziwy mistrz i maestro. Gdzie mi tam do wielkich mistrzów? Nie, nie, poklaskaj, nie ma problemu. Ja bardzo chętnie, za darmo poklaski. Drodzy Państwo, ja myślę, że jeszcze na koniec powinniśmy zrobić jedną rzecz, czyli oddać głos tym, którzy doprowadzili do tego przedsięwzięcia i po raz trzeci spotkaliśmy się w Mławie i po raz trzeci naprawdę w kapitalnym towarzystwie na najwyższym artystycznym poziomie i bardzo udanej edycji festiwalu Wiktora Younga w Mławie, która mam nadzieję także przejdzie do historii, ale i zostanie przez Państwa jakoś zapamiętana. Ja dodam tylko od siebie, że tak naprawdę to wydarzenie się jeszcze nie kończy. Przypomnę, że w poniedziałek o 17 i we wtorek o 17 będą Państwo mogli posłuchać w Radio Jazz FM. Wystarczy otworzyć stronkę Radio Jazz FM i posłuchać online dwóch audycji, które zrealizowaliśmy właśnie tu w Mławie. Ci ludzie, których spotykaliście, którzy doprowadzili do organizacji i do sukcesu tego festiwalu, tam będą o tej historii opowiadali. A tymczasem myślę, że trzeba ich poprosić jednak na scenę. Ewa Banaś i Magda Grzywacz. Tak, to są, drodzy Państwo, dokładnie te delikatne istoty, które dźwignęły ten ciężar. Ja nie wiem, jak one to zrobiły, ale to jest absolutnie ponad kobiece siły. One są po prostu niezwykłe. I dlatego oddaję im głos, bo cóż mogę innego zrobić?
Proszę Państwa, dziękujemy bardzo. Widać te postury, to tylko pozory. Jesteśmy w środku bardzo duże. Niestety czasami może za duże w moim przypadku. Proszę Państwa, brakuje tu jeszcze jednej kobiety, Edyty Suszak, która niestety musiała wyjść pilnie, ale bardzo, Edyto, Ci dziękujemy. Proszę traktować to, co teraz powiem, jako napisy końcowe, ponieważ oprócz tego, że chcę oczywiście podziękować cudownym artystom, Kubie Stankiewiczowi, który to wszystko tak pięknie poukładał, zaprosił gości, Ewie, która jest energiczną siłą rozwiązywania mnóstwa problemów i która naprawdę potrafi się znaleźć w improwizacji jazzowej, także organizacyjnej. Oczywiście Andrzejowi Winiszewskiemu, który jest multi-instrumentalistą, jak chodzi o nasz festiwal i pokazał się jako człowiek wielu, wielu talentów. Ale proszę Państwa, chcę podziękować. Tak, wielkie brawa dla Państwa. Chcę podziękować kolegom i koleżankom, których może bym mogła nazwać, jak Miron Białoszewski, szarymi eminencjami zachwytu. Tym wszystkim, którzy są na backgroundzie, tym, którzy odpowiadają za akustykę, za światło, za to, że działa streaming, za to, że tutaj jesteśmy sanitarnie bezpieczni, za to, proszę Państwa, że mamy co jeść i co pić i za to, że się wszystko świetnie układa. Szczególnie Darek Skowroński. Brawa, proszę Państwa, nasz akustyk. Tomek Szypulski i Jerzy Grzebski, którzy odpowiadali za piękne tło tego wydarzenia. Oczywiście z wyjątkiem tego pięknego tła, które przygotował Andrzej Winiszewski. Brawa też. Proszę Państwa, dziękuję Telewizji Mazury, która prowadziła dla nas streaming. Dziękuję restauracji Tradycja, która w sposób artystyczny przygotowała dla nas posiłki. Proszę Państwa, dziękuję Wam wszystkim, którzy przybyliście tutaj i pokazaliście, że w niedużym mieście, w środkowej Polsce, na północnym Mazowszu można stworzyć nawet teraz, w latach 20. XXI wieku festiwal, który zachęci ludzi do wyjścia z domu, porzucenia na chwilę komórek i spędzenia czasu z jazzem, który może jest muzyką niszową. Bardzo Państwu dziękujemy. Przepraszam, i jeszcze bardzo wielkie postscriptum, które powinno być tak naprawdę pierwszym wersetem mojego wystąpienia. Oczywiście bardzo dziękuję Państwu w imieniu burmistrza naszego miasta, pana Sławomira Kowalewskiego. A ja w imieniu swoim i Fundacji For Art i pani prezes Grażyny Janusz, która też jest dzisiaj razem z nami, chciałabym Państwu podziękować za to, że możemy być tutaj u Państwa, że możemy gościć w Mławie. Właściwie to wszystko powiedziała Magda, co chciałabym i ja powiedzieć. Ja Państwu raz jeszcze dziękuję za wspaniałą atmosferę, jaką Państwo tworzą i chciałabym Państwu życzyć, aby Państwo zostali przez cały rok, czekali na nas, ale oczywiście z tymi wszystkimi dźwiękami pięknymi, które dotarły do Państwa uszu. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję za wspaniałe przyjęcie w Mławie, Magdo. Jak zawsze czujemy się tutaj u Was wspaniale. Mława jest niezwykle gościnna, doskonale karmi i przede wszystkim tworzy wspaniałą atmosferę. Magda powiedziała, że tutaj same kobiety, nie wiem, czy Mława to miasto kobiet już, czy nie. Proszę Państwa, oczywiście przyznajemy się i podziwiamy naszych mężczyzn, żeby nie było. Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy i bardzo, bardzo dziękujemy. Ewa Banaś. Magdalena Grzywacz. Mnie już pozostaje, drodzy Państwo, powiedzieć, że bardzo Was kochamy. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że jesteście, że przyszliście. A tam przy wyjściu jest lista obecności, bowiem wymyśliliśmy sobie, że w przyszłym roku Państwo już obejrzeli to, co mieli obejrzeć. Zrobimy test
wiedzy o Wiktorze Youngu. Mam nadzieję, że Państwo obejrzą te wszystkie filmy. Można było robić sobie zdjęcia, notować to i owo. I przygotowaliśmy specjalną nagrodę. Ona będzie bardzo cenna. I nie będzie to wyjazd do Chicago póki co, ale równie atrakcyjne. Mam nadzieję tylko jeszcze na koniec, Tomaszu, jeśli możesz nam tego Wiktora Younga pokazać, bo tak szczerze mówiąc, on tak wymownie patrzy na tą scenę i pewnie trochę na Państwa, łypie zdumionymi oczami, co my tu w ogóle wyrabiamy. I właściwie to, jakby chciał i mógł, to pewnie by sam tu przyjechał i zobaczył. Więc drodzy Państwo, zaklaskajmy jeszcze Wiktorowi Youngowi, bo właściwie to on jest przyczyną wszystkiego, co dzisiaj i przez te 3 lata robiliśmy. Bardzo dziękuję, dobrej nocy i do zobaczenia za rok.